Piotr Rubik i jego żona Agata kilka miesięcy temu zaskoczyli wszystkich fanów w Polsce, gdy ogłosili zamiar przeniesienia się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Z początku dużych problemów nastręczyły Rubikom poszukiwania odpowiedniego mieszkania, ale finalnie udało się znaleźć pasujące całej rodzinie gniazdko. Następnie żona kompozytora zajęła się sprzedażą zbędnych rzeczy. Rodzina spakowała walizki i właśnie ostatecznie wyruszyła za ocen. O wszystkim Rubikowie poinformowali na Instagramie. Chwilę przed wylotem opublikowali wspólne zdjęcie z podpisem. Komu w drogę? Temu czas. Warszawo. Do zobaczenia wkrótce. O swoich planach kompozytor i jego żona zaczęli mówić już w kwietniu. Jednak wtedy mało kto wierzył w to, że para rzeczywiście zdecyduje się na przeprowadzkę. Wygląda jednak na to, że Piotr Rubik ma ambitne plany i zamierza rozkręcić w Miami swój własny biznes. Czy dzięki temu stanie się polskim królem Florydy? Okazuje się w tej dziedzinie ma mocną konkurencję. Póki co najbardziej majętnym Polakiem w tej części Stanów Zjednoczonych jest bowiem Krzysztof Goić. Słynny lekarz przeniósł się za ocean zaledwie pięć lat temu i w niezwykle krótkim czasie zdołał zbudować prawdziwe imperium. Sprzedaż kliniki w Warszawie i otworzenie podobnego biznesu w słonecznym Miami okazało się strzałem w dziesiątkę. Ja pieniędzy mam już naprawdę wystarczająco. Oczywiście zawsze można mieć więcej. Ostatnio kupiłem piękny dom w Miami. No wiadomo, jacht może za chwilę. Chwalił się goić w rozmowie z serwisem pudelek. Zapytany o to, ile ma mieszkań, odpowiedział z rozbrajającą szczerością, nie pamiętam. 10, 15. To nieistotne. Istotne, że jestem zakochany. Cieszę się każdą chwilą spędzoną z osobą, którą kocham, podsumował. Czy Piotr Rubik ma szansę odnieść podobny sukces? Kompozytorowi udało się już zarejestrować w Miami pierwszą spółkę Card Business. Muzyk ma ambitny plan i chce podbić serca amerykańskiej publiczności. 54-latek zapowiedział już, że niebawem wejdzie do studia, by nagrać nową płytę. Chce także zbudować sieć muzycznych przedszkoli. Czy uda mu się odnieść sukces? Nie jest tajemnicą, że Floryda jest prawdziwym rajem dla gwiazd show, biznesu. Bowiem ten stan określany jest często mianem amerykańskiego raju podatkowego. Piotr Rubik i jego żona zapewne będą chcieli to wykorzystać. Zobacz też, Agata i Piotr Rubikowie opuścili Polskę. Przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Agata Rubik wstydzi się teściów. Żona Rubika ostro zareagowała na komentarz. Fanki Rubikowie wyjeżdżają z Polski i urządzają wyprzedaż. Cena głośników powala.